Dawnstone, heroes of Warcraft. Hej, hej, witajcie w barowym mordobiciu, odcinek trzeci. Zobaczmy, co w tym tygodniu będzie ciekawego. Głośno w słuchawkach na pewno. Pająki, pająki, wszędzie pająki. Pająki się zaległy, dosłownie są wszędzie. Także w twojej talii, niezależnie od danej granej klasy, będziesz mieć w talii pełno tkaczy sieci. O, to takie coś było kiedyś w wyzwaniu w skrzydle którymś tam twierdzy Naxxramas, klątwie Naxxramas. Także będzie się działo. Jest pakiecik, czyli kurde, gramy całkiem spoko. Pakiecik się otworzy. Tylko właśnie, co ja mam sobie wybrać? Pełno tkaczy sieci. Co to znaczy? To cholera, nie wiem. Nie wiem, czy oprócz tych kart, które mam, będę miał kolejne. Ciulgowie. I zagram sobie... Kim ja to ostatnio grałem? Atantalię składałem. Czarnoksiężnikiem. To teraz może zagram magiem? Magiem na mechach tam mam? Dobra, nie wiem, jak to się dokładnie ma wszystko odbyć, ale zapewne będzie wesoło. Całkiem fajnie to zrobili. W pierwszym przypadku, w drugim wyzwania klasowe przecież też miały fajną mechanikę zawsze. Zresztą podobnie jak i te pojedynki w obu przygodach. Chociaż tam czasami bywało tak, że było strasznie to losowe i irytujące momentami. Ale dobra, zobaczmy, co się będzie działo tutaj. Tutaj nie gram z głupim komputerem, tylko jednak z jakimś człowiekiem prawdziwym, który też sobie maga wziął. Rozerwie cię na strzępy. Aha, to jednak wychodzi na to, że to jest taka talia jako taka gotowa. Coś takiego, no dobra. Ten stożek zimna to absolutnie mi niepotrzebny i mam tkacze sieci. I trzeci, dobra, czyli to coś takiego, no to będzie jednak losowe. I kolejny tkacz sieci. Gramy z jakąś legendą. Fajnie, że zacząłem. Perception. A i cóż. Naginaczka zaklęć. Co to robi? Gdy wróg rzuci zaklęcie na stronnika, przezwij stronnika 1-3 jako nowy cel. Dobra, wiadomo. Najpierw zobaczmy, co mi przyjdzie. To będzie bardzo losowy pojedynek. Z tego wychodzi, skoro obaj tych tkaczy dużo mamy. Losowo nam z niego jakaś tam bestia wypada, także będzie się działo. Niestabilny portal. Jeszcze lepiej. Ciekawe, co on z tego będzie miał. Zaraz może mnie zagiąć. Skurczmeister. Pan Skurczmeister. Zabić to na pewno chce. Mam żółwiora, a teraz... Mam ognistego ogara. Rzucę sobie... A Yetiego, Grizzly'ego. Nic specjalnego ten Grizzly, no ale okej. Okej, no na początku tych tkaczy sieci sporo miałem, teraz trochę tych bestii dobrałem, no trochę to inaczej wygląda, no ale losowe, o jak widać. Efekt działania karty tkacz sieci, też dorwał tego wariata od tkacza sieci. No ja też mam i też go zagram. I tu jebut. Żółwior na żółwiora. Który żółwior lepszy? Który lepsiejszy? Szczela zabił. Niedobrze. Niedobrze. Wow. Nie mam co grać za bardzo, więc tak. Tak. Tego czy tego? A, pozabijam mu te tkacze. Niech masę karty. Dobra, mam powiedzmy, że jakąś tam inicjatywę, przewagę, ale to nic nie znaczy. Tutaj się jeszcze wszystko może wydarzyć. No bardzo losowe. Jak nie wygram za pierwszym, to mogę też nie wygrać za drugim. Generalnie tutaj jako takiej nauki tej gry nie będzie, tylko chyba dużo właśnie będzie zależało od szczęścia. Kolejny tkacz sieci. No i teraz to ja mogę właśnie zamieć sobie pierdyknąć, myślę. Chociaż... Chyba jednak nie. Chyba jednak zrobię to w ten sposób. Tu strzelę. Bo chcę, żeby jednak te tkacze sieci się zabiły, tak żeby... Kolejny żółwior. To będzie już takie dominujące.
O, to już jest dobra karta. To już jest dobra karta. A tutaj, bo może jakiś obrońca Argusa mi wpadnie, czy coś takiego. Cholera wie, trzeba się na takie rzeczy przygotować. Zamieć jest o tyle też fajna, że ona przecież mrozi tych stronników, nie wszystkich ich zabić musi, ale wszystkich unieruchomi. I to już jest coś. Poza tym też śmiesznie też wyszło, że Magna Maga. Ojojojojoj. Teraz to narzucało. No i zabił mojego tkacza. Kolejnego dostałem. Tkacz od tkacza. Stożek zimna. Rzucę lwa. I tkacza też rzucę. Tkacz, kurde, musi być na stole. Musi być, musi zawsze być. Nie ma innej opcji. 3 na 3, tu i tak zabije, tego nie zabije. Myślę, jak to zrobić. Ja mam tą zamieć, więc ją niewykluczone, że niedługo użyję, atakuję z tego powodu. 4-5, nie pomyślałem, że mi lwa łatwo zabije, ale będzie musiał wszystkim uderzyć w tego lwa. No to też nie tak źle, chociaż to już jest tura, której może mogę wyrwać falę płomieni. Ciekawe, czy ją mamy obaj w dykach. Wow! To już dobra karta. Cholera, wyciszył mnie dupek. Niedobrze. Niedobrze się stało. Rzucę teraz jednak tą zamieć. Pora chyba ją wykorzystać. Rzucę też na pewno tkacza sieci. Myślę, czy... No ta! Tylko dzielę tego. Oj, bo on ukryty jest. Zakręcony. No i dobra, 16. No ciekawe. Ciekawe, co teraz wymyśli. Ja już tak kombinuję, żeby łupać i wiecie... Mrozić. Mam rozbłysk mrozu, mam stożek zimna, także... Także mam narzędzia, żeby to szybciutko wygrać? Chyba tak. Taką mam nadzieję. Jak go zamroziłem, to zniknął mi tak trochę i... Nie byłem pewien, czy przypadkiem on już nie jest nieukryty. Kurde! Ta prowokacja troszeczkę mi przeszkodzi w tym momencie. Wow. Oż kurde. Kolejny tkacz to nic dużego. Nic specjalnego. Ale tu na pewno tak. Kurde, za ścianą słyszę muzykę, za chwilę będzie źle. Bo będzie głośno. Tu na pewno tak. Tu na pewno tak. Stożek zimna tutaj. I co? No i tkacza sieci i je but. Jakie zaklęcie by mi się przydało. Kurde, mam nadzieję, że zdążę z tym komentarzem, zanim się rozpocznie koncert za ścianą, o którym wspomniałem przed chwilą. Kurde, oby się udało. A, stary, dawaj. Pocisk lodu. Zastanawiałem się, czy przypadkiem nie rzucić sobie naginaczki zaklęć i to był błąd. Mogłem tak zrobić, no ale nie zrobiłem. Też mam małpę. Kacza sieci kolejnego. Rzucę tego nosorożca. Rzucę stożek zimna i rzucę sobie tkacza sieci. Tutaj zaatakuję, zostawię go na 5. Jeśli prowokacji nie rzuci, jakoś tam tutaj cudów nie narobi, to powinienem już to wygrać. Chyba. Pirowybuch, to tak. To oznacza, że przeciwnik w zasadzie się poddał, także właśnie. Jupi, za pierwszym razem. To mi się podoba, tak ma być.
Zwycięstwo. I pakiecik, otwieramy go oczywiście od razu. Nie ma innej opcji. Całkiem fajny pojedynek, ale jak mówiłem, losowy. Tutaj nie ma co ściemniać. Zdecydowanie po prostu mniejsze karty chyba lepiej ułożyły. Zagrałem też dobrze, jakoś tam bez większych błędów, także zasłużone tak czy siak zwycięstwo. No jak zwykle, kurde. Wszystko mam w dwóch sztukach. Nic ciekawego, no ale nie ma co narzekać darowanemu koniowi. Nie zagląda się w zęby, także zaliczona bójka, więcej do niej już zapewne nie wrócę. Gdyby był kolejny pakiecik, to bym to zrobił, no ale nie ma. Swoje wygrałem, tyle. Zobaczyłem, o co chodzi, także dzięki za obejrzenie tego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie, cicho.